Cześć, z strony Kowdzi, wam pokażę stację kolejową Gostynin. Dosyć ciekawy budynek, zarośnięty. Niestety okna są obite płytami OSB, wielki minus. Ciekawe, czy to i to jest. Stacja dosyć przyzwoita, dawniej były kształtowe i rogatki mechaniczne. Obecnie nie ma ani tego, ani tamtego. Zapowiada tu najprawdopodobniej człowieka, a wygaszony byczek sobie stoi. Dwa perony. Budynek od strony peronów. No, nie jest w takim najgorszym stanie, żeby go zamykać. Biletomat kolei mazowieckich. W ogóle czynny. Czynny. Fajnie. Na takiej małej stacji. Spróbuję nagrać zapowiedź, ale nie obiecuję, że nagram, bo się śpieszę, jestem tu przejazdem. O, Gostynin, proszę. Szkoda, że dworca nie ma, a to i to ja też, czy nie ma. Stoją tu pociągi Kolej Mazowieckich oraz Telka Chemik i Telka Flisak. Chemik się wykoleił w sierpcu. Przepraszam bardzo, w Zgierzu. A Flisak to cały dobrze jeździ. To jest rozkład z błędem. Nie, dobrze. Przez Malborki. Tu z Malborka się dojedzie, owszem. Tylko, no, trzeba dojechać. Postaram się nagryć zapowiedzi, ale nie obiecuję, wierzcie mi. Jestem tu naprawdę pośpiech. No, ogółem dawniej były kształtowe i kluczowe. Kluczowe dalej są urządzenia. A mechaniczne też. Widziałem aparat blokowy przez okno na stawni. No, stacyjka dosyć ciekawa, niestety semafor kształtowych nie ma. O, to mini tablica Gostynin, towarowe na Płock stoją. Zobaczcie, Flisak przecież tu będzie jeździć. No. Nagłośnienie, najbliższy planowany ciekawe, czy są dalej te mechaniczne. Tam jest gdzieś w odkłonie nastawnia dysponująca stacji Gostynin. Informacja od KM-u. Informacja statyczna. Tam są informacje od PKP Intercity. Najbliższy planowany pociąg 17.25 jest. No, tamten nagrałem na przejeździe z przejazdem. A najbliższy 18.23. A potem 18.25. Czyli będzie mijanka za godzinkę. Postaram się przyjechać. No. No, to był taki krótki film. Dziękuję za obejrzenie. Pa.